Dobre!
Marek, ostatni sparing tej zimy za nami. Porażka 2-4 z Karkonoszami. Twoje podsumowanie tego meczu? Myślę, że dobry początek w naszym wykonaniu. Pierwsze 25 minut było w takim dosyć wysokim pressingu i tam te swoje zamierzone cele zrealizowaliśmy. A później to już różnie bywało i zespół tutaj Karkonosz na pewno nastawiony na dobrą defensywę poparte dobrą kontrą i ta taktyka przyniosła rezultaty w postaci tych 4 bramek. No, ale myślę, że najważniejsze tutaj w dniu dzisiejszym było też to, że wszyscy zagrali i taki był cel nadrzędny na to. Jaki masz obraz po tych sparingach, bo zagraliście też doskonałe mecze. W tygodniu był mecz w Świdnicy, pokonaliście trzecioligową Polonię 8-2. Wyjaśnijmy to od razu, to nie był żaden skład rezerwowy Polonii, pierwszy skład, bo są takie w komentarzach tam pogłoski. Cały ten okres jak podsumujesz? Myślę, że mecz meczowi nie jest równy. To trzeba wziąć na pewno pod uwagę formę dnia, ustawienie przeciwnika i też skład, w jaki wychodzimy. W środę wyszliśmy w optymalnym składzie, a myślę, że zbliżonym do tego, w jakich spotkaniach ligowych będziemy występowali. Natomiast dzisiaj troszeczkę zawodników miało wolne, ale tak jak mówię, no sparing sparingowi nie jest równy. Mam nadzieję, że to się przełoży, ta nasza forma na ligę i to jest teraz najważniejsze. Natomiast w każdy sparing, w każdy można wyciągnąć jakieś wnioski i z dzisiejszego również takie będą. Gola pierwszego dla Olimpii strzelił Julek Rudnicki. Ciągle nie jest wyjaśniona, jak sądzę, sprawa tego zawodnika. Możesz nam przybliżyć, na jakim to jest etapie, czy w ogóle będziesz mógł korzystać z jego usług na wiosnę? No bardzo chciałbym, żeby tutaj Julek do nas dołączył. Jeżeli będzie to możliwe, to byłoby to wzmocnienie na pewno zespołu. Wydaje mi się, że w ciągu kilku najbliższych dni wyjaśni się sprawa, czy zagra w Barwach Olimpii na wiosnę. Natomiast też mamy pozostałych zawodników, młodzieżowców, których będziemy chcieli tutaj przybliżyć do grania. I myślę, że jeżeli nie uda się załatwić tego transferu, no to będziemy korzystali z usług swoich zawodników, a to też jest bardzo dobre rozwiązanie. Na koniec parę słów o zbliżającym się pierwszym oficjalnym meczu, czyli Pucharze Polski z BKS-em Bolesławiec. Patrząc na wyniki sparingów BKS-u, nie dzieje się tam zbyt dobrze, ale chyba nie zlekceważycie przeciwnika. No tak jak wspominałem, mecz meczowi nie jest równy i to, że ktoś w sparingach przegrywa czy wygrywa, nie świadczy o jego formie, o tym, jak będzie grał w spotkaniach ligowych czy pucharowych. Także myślę, że drużyna z Bolesławca profesjonalnie podejdzie do tego meczu pucharowego, bo na pewno będzie chciała się z najlepszej strony pokazać. My zresztą też nie ukrywam tego, że chcemy to spotkanie zwyciężyć i zrobimy wszystko, żeby tak się zakończyło. Dzięki. Artur, sparingi zakończone. Miły akcent na koniec tych meczów kontrolnych. Pokonaliśmy silny zespół 4. Ligi Olimpię 4-2. Powiedz, jak widziałeś to spotkanie? No, ja z przebiegu gry i mogę być w jakiś sposób i z wyniku, chociaż ten wynik nie jest jakby najważniejszy, ale zawsze jest lepiej wygrywać, jak przegrywać, bo wtedy gdzieś ta drużyna się kształtuje też, te dobre wyniki robią jakąś tam atmosferę, ale one nie są najważniejsze, ale cieszę się tak jak w tym meczu, że graliśmy do końca i mimo tego, że przeciwnik naprawdę dobrze grał i były momenty, gdzieś miał inicjatywę, może w końcówce, bo to mówię, trochę zmiany już robimy i te zespoły nie tracą jakby na wartości, to Kowary wyglądały bardzo solidnie i były momenty, że też dłużej się utrzymywały przy piłce. Ale ja się cieszę z tego, że ostatnio graliśmy w tygodniu z Prochowicami, też 20 minut strzeliliśmy bramkę i później tak jakbyśmy za dużo uwierzyli w siebie i chłopaków uczulałem, żeby jednak ta koncentracja trwała przez 90 minut, mimo tam zmian jakiś tak dalej. I dzisiaj, kurczę, no tak wyglądało, że wzięli sobie do serca i tych sytuacji w końcówce zaczęli stwarzać, może też trochę nieraz było i lekceważących sytuacji, ale już mniej jak z Prochowicami, gdzie już trochę uwierzyliśmy, a przeciwnik od razu to wykorzystał lepszy. No. No i tutaj przykre zdarzenie. Tomek Krakówka zaraz na początku meczu upadł na nawierzchnię, murawę, nie wiem jak określić tutaj tą płytę boiska. W każdym razie no, nie podniósł się już o własnych siłach, pojechał do szpitala. Wstępnie coś możesz powiedzieć o tym? Znaczy mi trudno tak na oko powiedzieć, podejrzewam, że ma jakieś skręcenie kolana, czy wiązadło, coś takiego. No, na pewno nie jest to coś delikatnego, bo Tomek jest znany z tego, że to jest taki twardy charakter i byle co to pogotowie by nie musiało przyjechać. No będziemy zaraz dowiadywali się, co się dzieje, bo dla nas mamy tą kadrę może nie za szeroką i każdy zawodnik jest cenny i liczę na to, że jeszcze jest trochę czasu, że dojdzie do zdrowia i będzie wszystko dobrze. No. Powiedz mi, w tym meczu gola strzelił nam de facto zawodnik Karkonoszy, Julek Rudnicki, który trenuje i sparuje w Kowarach, strzelił parę bramek dzisiaj. Gol strzelony na pierwszy gol dla
Olimpii. Jak jest z tym chłopakiem, jaki jest jego status, gdzie on będzie grał, czy w ogóle były jakieś próby, żeby on grał w Karkonoszach, jak to wygląda? Znaczy tak, no Julek to się określił chyba z pół roku temu, że on nie chce u nas już funkcjonować i wiesz, to jest jakby dobrowolność. On się zdeklarował, że będzie z Olimpią i tam trenuje, gra w sparingach i jak widać wygląda dobrze i strzela w każdym meczu bramkę. I z tego co wiem, to już jest jakby poza mną, jest jakaś tam kwota niewielka odstępnego ustalona i w poniedziałek chyba szefowie usiądą do rozmów i chyba definitywnie Julek przejdzie do Olimpii, nie? No właśnie, bo chyba nie ma sensu go blokować, skoro i tak za pół roku mógłby odejść po karencji. No nie, no nikt nie zamierza go blokować, niech chłopak się rozwija i tak jak mówię, no to było widać dzisiaj dosyć ruchliwy i przy braku Szujewskiego to prezentował się całkiem poprawnie. Strzelił bramkę, a jak informują gdzieś te, znaczy dostajemy informację, że on w każdym meczu strzela bramkę, to ta wartość jego tam na pewno jest cenna. No. Żałujesz, że nie będziesz go miał do dyspozycji? Znaczy ja wiem, ja bym tego tak nie ujmował. No on jakby był u nas, byśmy pewnie też byli zadowoleni, może tak, ale żałować to może za dużo. On sam jakby zdecydował to, że u nas nie jest. Także ja, jak ktoś nie chce być u mnie, tak jak było z wieloma zawodnikami, którzy są z Karkonoszy, czy byli w Karkonoszach i są, to już namawiałem i jak nie chcą, to ja już ich nie żałuję, że tak powiem. Nie? Ja po prostu nie mam pretensji, niech się tam rozwijają. To wiem, że kiedyś się nasze drogi zajdą. Okej, jeszcze krótko na koniec kilka słów o meczu pierwszym w tym sezonie. W Pucharze Polski gramy w Świerzawie z Pogonią. Jakie przewidywania na to spotkanie? No, czy tak, jeżeli ten mecz się odbędzie, bo to nie wiadomo jak pogoda, ale jak się odbędzie, to my na pewno jedziemy, żeby wygrać ten mecz. Tu nie ma dwóch zdań. Nie? A co się wydarzy, to piłka pokaże. No, my zrobimy wszystko. No, chodzi mi o to, generalnie traktujemy puchar jako cel, tak? Chcemy go zdobyć. Oczywiście. Nie jest to wielki jakby... Jakbym powiedział Puchar Polski, no to ktoś by powiedział, że zwariowałem, ale puchar na szczeblu okręgu to jest na pewno w naszym zasięgu i zrobimy wszystko, żeby był w Jeleniej. Dzięki.